super, że jesteście. Słuchajcie, zostałam ambasadorką filmu, ale nie uwierzycie, jaki jest jego tytuł. Uwaga, uwaga! Lena i Śnieżek! Czujecie to, jakie podobieństwo? Ja jestem Lena, a mój piesek to Śnieżynka. Przypadek? Nie sądzę. Jako ambasadorka byłam w Warszawie na nagrywkach promujących ten film. Rar! Rar! To mały lew? Obiecaj, że nikomu nie powiesz. A co jeśli uciek z jakiegoś z oczy coś? Sprawdziłam. Nie zgłoszono zaginięcia. Lena i Śnieżek. Cieszę się, że cię znalazłam. Wszystko będzie dobrze. Wkrótce w kina. I widziałam już zwiastun i cały film jest mega fajny. I mam dla was super niespodziankę. 5 osób będzie mogło się ze mną spotkać osobiście na specjalnym pokazie tego filmu. A o szczegółach tej akcji opowiem wam na końcu odcinka. Oglądajcie. A teraz zobaczcie, jaki challenge dostałam w związku z tym filmem. Nie było łatwo. Ale było też mega śmiesznie. Lenka, wstawaj! Mama, Lenka, wstawaj. Czemu mnie tak budzisz? Co ty chcesz? Lenka, dzwonili z Warszawy, maila przysłali. No w końcu dzwonili, czy maila przysłali? No to i to, Lenka, no wstawaj! Ale o co w ogóle chodzi? No Lenka, wstawaj, masz challenge do wykonania i mamy mało czasu. Co słyszę? Jaki znowu challenge? 6 rano jest, co wy? Co, 6? Ja idę spać. No nie możemy spać, mamy tylko 24 godziny na wykonanie tego challenge'u. Co? Ale jakiego challenge'u? No właśnie, jakiego? Lenka, mamy 24 godziny na to, żeby odwzorować zwiastun filmu Lena i Śnieżek. Co? Tak mało czasu? Co? To jest w ogóle niewykonalne. Słuchajcie, tam jest jakiś samolot, krokody, różni aktorzy, to jest nierealne. No wiem, ale spokojnie, tutaj napisali, że ma być wykonane to w stylu low budget. Że jak? Czyli możesz wykonać ten zwiastun z takich rzeczy, które masz pod ręką, albo możesz szybko kupić w sklepie lub wykonać samemu. A, okej. Lena i Śnieżek. Cieszę się, że cię znalazłam. Wszystko będzie. Oj, wkrótce w kinach. Dobra, słuchajcie, mamy dużo roboty, to wiecie, podzielmy się. Ja z mamusią załatwimy stroje i peruki. Tata, ty ogarniesz pick-upa, dobra? I jeszcze tam. A ja ogarnę krokodyla i policjanta. Serio? Dobra, polecimy szybko, mało czasu. Dobra, super szybko. Biegniemy. Dobra, Lenka, teraz do tego ujęcia potrzebujemy tutaj białe paski. Okej, dobra. Lifehacki, jak stworzyć białe pasy na bluzie? Jest pasek, jest. Jest. Co ci chodzi? Mogę zobaczyć do sterku? Gra. Jest. Dobra, dalej, następne. Lena zaraz zmieni się w Lenę. Lenka, musimy cię przebrać za Lenę. Stresuje mnie. Wszystko to, co nam się udało kupić w ciągu jednego dnia. Stresuje mnie to. To te rzęsy to ja miałam kiedyś już dawno, co ty. Tylko ich nigdy nie użyłam. Uwaga, uwaga, idzie Marcelek. Dobra. Marcelka, Marcelka. Marcelek, zobacz. To jest Lena, Lena. To jest Lena, Lena. What? I co? Jak? Spoko? Okay. A teraz zapraszam was, zobaczcie pick-upa. Ale nie, no w sumie. Ale to nie wam jest. Wam się udało znaleźć. Niebieski jest. No i kolor jest niebieski? Niebieski, nie. Jak się w zasunie. A teraz zobaczcie tam. A to jest czap. Ja, ale super! Tak jak na filmie. Lena, wsiadaj. Lena, ty testuj. Dobra. Bez okularów. Z paskiem na jednym ramieniu. A ja jestem psem. Maca jest pieskiem. Czekaj, żeby mega. To wyglądało, bo on bardzo taki, nie, tylko on jest bardzo taki, wiecie, szeroki. Słuchajcie, to jest naprawdę mega trudny challenge. Scena, która dla was trwa 5 sekund, dla nas przy nagrywaniu może trwać nawet 2 godziny. Dokładnie tak. Za stylizację. Tak. Trzeba wyjechać w ogóle. A jeszcze do ale tego ja były zakupy. Wyzwania. Właśnie, i to jest najważniejsze. Dobra. Dobra. Okej, okay, to lecimy. Taki wózek nam się przydał, zobaczcie.
Pnijcie, pnijcie. Hop, hop, tutaj, hop, hop. Pimpek! Yeah! Brawo, Pimpek! Pimpek jest... Słuchajcie, to jest ewenement jakiś. Dobre z matki. Bóg też ucieka. Ale ja cię... Warto ale, wierzyć to? Ale to, tak jak tam było, właśnie... Tak wyskoczyła. Wygodnie? Wygodnie! Super! Chcecie mieć przygodę? Uciekamy jakiś, przed pieskami, bo tam jakieś pieski były. Ale było ich chyba z pięć. Pięć psów. A, dobra. Uciekamy. Zgadnijcie, gdzie będzie to użyte w zwiastunie. W naszej wersji oczywiście. Poczekaj, pomóż mi. Lęka, pomożesz? Adorajus? Nic nie widzę! Niżej. Słuchajcie, teraz to jest jedna z najtrudniejszych scenek. Tak. Agresywne chłopaki. Chłopak! Był wypadek. Zostaw mnie w spokoju! Co się stało z nosem? A u mnie? A ty się naprostuje? Chyba nie. Pójdę się cieszyć, nie miałam cały czas, tak? Nie będzie. Będzie kichać tam się na bok. Słuchajcie, teraz potrzebujemy taką bluzę szarą z czarnym przodem. Przodem. I nie mamy takiego przodu, więc zobaczcie, robimy właśnie go z takiej folii. Jakie te oczy! Nie świadek Lęka. O, tak, okulary tutaj ochronią nam makijaż. Cóż, jest tak. Trochę odbiegał tego, co jest w filmie, ale jest miś. Słuchajcie, teraz scenka w lesie, musi być ciemno i mamy problem, bo tu jest w sumie parę sekund, ale ciężko to spamiętać i zobaczcie jak to. Słuchajcie, jest już mega późno, ale została nam ostatnia scenka, więc nie poddajemy się, damy radę. Okej, udało się, koniec nagrywek, a teraz zobaczcie efekt końcowy naszego zwiastunu. Po przeprowadzce do Fitzgerald moje życie było samotne i do bani. Musisz wziąć się w garść i poznać nowych przyjaciół. Do czasu, gdy pojawił się w nim niezwykły ktoś. Wtedy wszystko się zmieniło. Pimpek, stój! Spokojnie, nie skrzywdzę cię. Chodź, zaopiekuję się tobą. Wyglądasz jak mała, puchata kulka śniegu. Od dzisiaj nazywasz się Śnieżek. Masz towar? Napotkaliśmy jakby niespodziewany problem. Ro! Krokodyle już go pewnie zażarły. Mam w nosie twoje wymówki, Vince. Jeśli nie dostarczymy mulwa, wypcha nas trocinami i powiesi nad kominkiem. Jak pójdziemy śladami wózka, odzyskamy lwa i naszą kasiorę. Wiem, co czujesz. Też mam wrażenie, że to nie pasuje. Patrzcie, to Lena, wariatko. Zostaw mnie w spokoju! Nie znoszę tu być. To mały lew? Obiecaj, że nikomu nie powiesz. A co jeśli uciekł z jakiegoś zoo czy coś? Sprawdziłam, nie zgłoszono zaginięcia. Ktoś musi go szukać. Hej, patrz, widzisz ten rower i wózek? Koniec tej zabawy, dorwiemy smarkule. Miau! Powiedzieli, że zabiorą Śnieżka i zrobią mu coś strasznego. Prawdziwa przyjaźń. Nie zostawię go. Nie zna żadnych granic. Ty nie zostawisz jego, a ja nie zostawię ciebie. Chcę mojego lwa! Stój! Stój! Lena i Śnieżek. Cieszę się, że cię znalazłam. Wszystko będzie dobrze. Wkrótce w kinach. Mam nadzieję, że zwiastun wam się podobał. My przy jego tworzeniu mieliśmy mnóstwo zabawy. A teraz, tak jak obiecałam, super informacja na koniec odcinka. A mianowicie... jest akcja, w której będziecie mogli się spotkać ze mną i razem obejrzymy film w Warszawie Lena i Śnieżek na specjalnym pokazie 28 lipca. A jeśli chcecie brać udział w tej akcji, to wyślijcie zdjęcie, jak udajecie lwa na maila hejkatulenka@lewmałpa.gmail.com. A my wybierzemy 5 osób, które wraz z rodzinką będą mogły przyjechać na ten właśnie pokaz i obejrzeć ze mną film.
Liczymy na waszą pomysłowość. Czas do wysyłania zdjęć macie do 18 czerwca, a my wybranym osobom odpiszemy do 25 czerwca. Okej, to już wszystko na dzisiaj. Życzę wam powodzonka. Jeśli wam się podobało, dajcie superowe łapki w górę i subskrybujcie. Pa, 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 pa.